Opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Gminnego i Rozwoju Gospodarczego. Proszę Państwa, z racji tego, że to było dwa razy procedowane na posiedzeniu komisji, raz było zdejmowane z posiedzenia sesji, nie mamy opinii właściwej komisji, nie została ona wydana, pomimo tego, że ta uchwała była, dlatego zdecydowałem się skierować to do procedowania na sesji. Jest to w sprawie opinii do będzie, że miała części działki numer 2/8, w 51 nowa huta. Opiniuje się pozytywnie wydzierżawieniem w wspólnocie mieszkania budynku osiedle spółdzielcze Bano, okres 3 lat, części działki nr 2/8, 51, to w celu poprawy warunków komunikacyjnych w osiedlu. Uzasadnienie Państwo macie w załączeniu. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa zgłasza się do dyskusji? Pan Rosiek. Kto z Państwa jeszcze się zgłasza do dyskusji? Pan Więcław. Pani Kapelak. Pan Maranda. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Bardzo proszę, pan Rosiek. Na komisji planowania w ostatnim miesiącu września jeszcze taki problem, że przedstawiciele wspólnot sąsiednich bloku numer 2, którzy się właśnie dogadają się, że wyrażają zgodę na poparcie wydzierżawienia części parkingu przy budynku numer 2 na osiedlu spółdzielczym i akceptują podejmą uchwałę w sprawie przyłączenia się wspólnot sąsiednich do tej właśnie składających wniosek. Jak już w tej chwili po dłuższej traktacji tam z mieszkańcami udało mi się właśnie zobowiązać wspólnoty, aby taką uchwałę uchwalili. Mam tutaj 4 uchwały. 3 bloki, 2 bloki, 1 bloki, 16. To są bloki sąsiednie. I ustaliliśmy, ja jestem też we wspólnocie bloku numer 3 i też nam zależy jako wszystkim tych mieszkańcom z tych wspólnot, aby rozwiązać problem istniejący do miejsca. Warunek był na poprzedniej komisji, na komisji planowania, żeby można było przegłosować, podać to głosowanie do komisji, żeby były dostarczone te uchwały. Ja już do pana przewodniczącego przedstawia. Będzie właśnie taką uchwałę. Każdy do chwili do przewodniczącego. Ja tutaj właśnie, żeby było wyjaśnienie, ja robiłem zestawienie i są przedstawione właśnie 4 wspólnoty. Przy bloku numer 1-6 miejsc ogólnie dostępnych jest 20, a na terenie przeznaczonym do utrwalenia z praktyką dzierżawą 3-letnią jest 10 miejsc. Także w sumie jest 30 miejsc postojowych. Ta decyzja, którą byśmy tutaj podjęli, że pozytywnie zaopiniujemy tą ustawę, nie będzie rzutować na ograniczenie miejsc postojowych dla osób trzecich, to znaczy ewentualnie przyjezdnych czy jakichś pozostałych. W różnych sytuacjach mieszkańcy się znajdują, że ktoś przyjeżdża. I tutaj były zarzuty, że jeżeli będą miejsca wydzierżawione, że trzecie osoby nie będą mogły sobie na tym miejscu. No jak wspomniałem, przy bloku numer 1-3, znaczy na przestrzeni między blokami 1-3 jest 20 miejsc ogólnodostępnych, natomiast 10 miejsc dostępnych, to jest ewentualnie wspólnota wzięcie za wydzierżawienie. Przy bloku 2 ogólnodostępnych jest miejsc 16, a na terenie
terenie przeznaczonym do dzierżawy jest 14 samochodów, nie jest to druga samochodów. Przy bloku numer 3 w obrębie pomiędzy blokiem 2 a 3 ogólnodostępnych miejsc postojowych jest 23, a na terenie przeznaczonym pod dzierżawę jest możliwość zaparkowania 12 samochodów, razem 35. To nic nie ogranicza osób trzecich. W pobliżu bloku 1, 2, 3 i 16 stoją też 3 garaże o 6 miejsc i garażowych razem 18. Miejsc mówimy o zastępnym miejscu. Zmierzam do tego, że obecnie parkujemy czy zostawiamy samochody na nocne, postoje w warunkach bardzo trudnych, najczęściej w dewastowanym terenie. My jako mieszkańcy, my jako wspólnoty nie możemy tam nic zrobić na tym terenie, ponieważ to jest teren gminny i dopóki się nie uzyska prawa dzierżawcy. Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój. Dopóki się nie uzyska prawa dzierżawy, to nie możemy wejść na ten teren. Dziękuję bardzo. Pan radny Więcław. A to już jest dyskusja, może cały czas. Jak Państwo wiecie, pani radna Cię. Na mojej komisji czasami są tematy ciężkie, gdzie dyskusja, która by chciała gwarantować prawa wszelkich za i przeciw, jest bardzo owocna i wnikliwa. Ta uchwała jest przykładem właśnie wnikliwego działania nas radnych w tym względzie, bo mając wątpliwości ponad miesiąc temu, że ze szkodą dla osób trzecich my zgodzimy się na budowę takiego parkingu. Pozwolimy sobie zaprosić ewentualnie przedstawicieli poprzez radnego z tego terenu, przedstawicieli budynków sąsiednich, jakie mają na to zdanie. Sam się zdziwiłem, że wyrażają zgodę przedstawiciele mieszkańców i żeby nie było wątpliwości, jakby na przyszłość, że ktoś nam wykazałby, że działamy nieroztropnie i chcemy wąską grupę zapewnić, jeżeli chodzi o możliwość garażowania czy postoju w terenie, gdzie od lat były zabiegi na to, żeby dać tam pieniądze i one, wiem, że sprawa parkowana była w poprzedniej kadencji, to bardzo też gruntownie. No i na tym terenie po prostu przez długie lata nic się nie działo. Światownie w tunelu okazuje się, że za tą wspólnotą, która w tym momencie występuje o miejsca własne, będą występowały sąsiednie budynki, sąsiednie wspólnoty i uchwały ewentualnie w kierunku jakby przyzwolenia na takie działanie sąsiednie budynki dały. Mnie się wydaje, że powinniśmy nie sprzeciwiać się woli mieszkańców, którzy na tym terenie są. Tak jak byłem bardzo sceptycznie nastawiony przy pierwszej komisji i głosowałem przeciw tej uchwały, po dostarczeniu odpowiednich informacji, materiałów tutaj przez pana radnego Przesława Rośka, nie mam wątpliwości, że powinien zaakceptować tą uchwałę. Dziękuję bardzo, pani Kapela. Ja to tak postaram się bardzo króciutko, bo mnie, szanowni państwo, jest wstyd. I wstyd jest mi z dwóch powodów. Przede wszystkim zachowanie poszczególnych członków na tej komisji planowania. Tu pani Elżbieto Mitko, te słowa kieruję właśnie szczególnie do pani. Pani mnie zarzuca chamstwo, bezczelność, jakieś impertynencje. Natomiast mnie oburzyło myślenie o tych mieszkańcach, my radni, oni mieszkańcy. Możemy o nich myśleć tylko w kategoriach. Oni są dla nas nadrzędni, my w stosunku do nich podrzędni, a nasza rola jest służebna. Drugi mój powód do wstydu to jest właśnie ich oddolna, fajna inicjatywa. My jako dzielnica nie damy im na to pieniążków. Ludzie chcą sami zrobić coś od siebie. Więc dlaczego? Dlaczego pytam, my tego pomysłu nie popieramy? Dziękuję bardzo. Pan radny Waranda. A ja kiedy?
Bo pani radnym Barandzie jest pani zapisana, pani radna. Pani radna się spóźniła, ja pytałem, czy to jest dyskusja. Zaszczekam, że nie jestem przeciwko budowie tych miejsc postojowych i przeciwko tym ludziom, co tam występują. Ale moje wątpliwości co do tej uchwały i w ogóle pisma, które przyszło tutaj do opiniowania, budziły następujące fakty. No, brakuje mi takiej wiedzy, a mianowicie tutaj się nie zgodzę z koleżanką, dlatego że sama uchwała wspólnoty, tu widziałem, tu kolega przyniósł, 16 na 4, no na 40 to jest taka lewo większość. Ale zapomniano w tych uchwałach, że jeszcze są lokatorzy, którzy mają gminne mieszkania i oni nie występują tam we wspólnocie jako osoby, które mają coś do powiedzenia, natomiast tak samo mają prawo korzystać z parkingu przed blokiem, jak i właściciele. No i to są moje te wątpliwości, dlaczego na przykład właśnie chciałem wiedzieć opinię z budynku komunalnego, bo ktoś tam w imieniu gminy się zajmuje takim blokiem, wspólnotą. No i druga sprawa to wróciły te wątpliwości tak samo skali miasta, bo on tak podrzucił nam coś bez jakiejś takiej większej analizy. Nie wiadomo, ile trzeba będzie płacić i tak dalej. No, tego typu rzeczy, no tak, jest, chce się coś zrobić. I oczywiście większość tych bloków wokoło już nie ma pretensji, wszyscy chcą to robić, to już jest postęp jakiś. Ale mówię, 16 osób na ileś. Ileś osób tych właścicieli w ogóle może nie wiedzieć o tym. No ja nie wiem, tu kolega przyjdzie, nie wiem jak te inne, bo to było czułe, ja jedną tylko przekazałem, nie? Mówię, takie rzeczy, które budzą kontrowersje, powinny być jakby podejmowane, no prawie, że jednomyślnie, można powiedzieć, bo wtedy to rzuci na rzecz. A będziecie, ja mówię, nie będę głosował ani przeciw, ani nic, będę się wstrzymał od głosowania w tej sprawie, bo nie chcę tutaj występować przeciwko tam osobom czy coś, ale no nie mam tu wiedzy, żebym z czystym sumieniem mógł zagłosować, że ktoś nie będzie miał tych mieszkańców tam do pretensji do tego, że został pozbawiony, bo wiecie Państwo, na czym to polega. Oni budują to za swoje pieniądze, każdy będzie potem miał swój jakiś box, no i koniec. I potem na 3 lata. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo to o tym tutaj przewodniczący nie powiedział. Że oni są na 3 lata to dzierżawić, a po 3 latach od razu jakby jest sugestia, że Zipić sobie to przejmie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani radna Cięża. Bardzo proszę. Ja mam inną obawę. Z punktu widzenia, ja bym była mieszkańcem tego bloku, chętnie bym poparła tą inicjatywę, tylko ja się boję, że stworzymy precedens, który spowoduje, że do huty zostanie wprowadzona strefa parkingowa. W mieście jest tak, że po prostu nie ma miejsc parkingowych. Nie buduje się nowych miejsc parkingowych, żeby to ograniczyć, robi się strefę parkingową. I ludzie za to płacą, za to, że mogą pod blokiem parkować. I obawiam się, że jak coś takiego tu zrobimy, to jest kwestia czasu, jak ktoś to po prostu wygrzebie, że tak powiem, wyciągnie to i powie, patrzcie, przecież tu się mieszkańcy sami zgłaszają, przecież to się niczym praktycznie nie robią w strefie parkingowej. No ale no mówmy, chodzi o to samo. Dziękuję bardzo. Pani radna Minka. Ja chciałam odpowiedzieć tutaj pani, choć nie lubię takich rzeczy, ale pani mi się bardzo promuje na działaczkę na zasadzie rób to, co chce. No i to tak mniej więcej wygląda. Ja budynki administrowałam i pracowałam całe życie z ludźmi. Chcę pani powiedzieć, na dwóch Polaków jest 5 starych. I nie chodzi o to, że jestem przeciwna albo traktuję ludzi z góry, bo to nie o to chodzi, bo mnie nikt nie będzie wyzywał, że my jesteśmy komunistami, stalinowcami i tak dalej. I była pani tu, tego się wszyscy umieścili, więc nie pani wzdur nie opowiada. To jest pierwsza rzecz. Druga, proszę pani, jeżeli się parking buduje, to jestem za tym, żeby parkingi budować na wszystkich osiedlach, ale nie jako dzierżawa. Bo się okaże, proszę panią, że taki pan,
który był tutaj bardzo agresywny, jeżeli mu ktoś postawi auto na jego miejscu, bo będzie akurat wolne, to leci pożywają się wiele. I tego bym nie chciała. Jak pani posiedzi trochę w radzie tutaj i zacznie pani rzeczywiście być radną, to pani wysłucha, co mieszkańcy mówią i jak się tu zachowują. Oni po prostu od nas żądają czasem rzeczy niemożliwe, które są zaległościami właśnie takich radnych jak pani, są bez wyobraźni działania. Ci po prostu tak stanowczo wnoszę o to, aby przestać mnie obrażać, a pani słowa pozostania bez komentarza. Pani radną Gabelak. Jestem, tylko nie na tej zasadzie, proszę. Niech się pani, jak teraz ludzie sobie będą wykupywali, proszę pani, dzierżawy robić, co pani, to będą enklawy za chwilę. To co pani powiedziała, mieszkamy panie przewodniczący, tak, no, dla jednostek będzie... Panią Kapelak się ucisza, tak? Pani Witka ma prawo głosu nieograniczone. Nie jestem w stanie pani, tego... Czy ja pani radna w jakikolwiek sposób reglamentowałem pani wypowiedź dzisiaj? Jeżeli tak, to możemy odtworzyć to, co jest tutaj na sali. Zobaczyć, czy tak jest. Oczywiście, że możemy. Nie sądzę, żebyśmy znaleźli miejsce reglamentowania pani odpowiedzi. Pani radna Mitka skończyła, pan radny Rosiek. Jeszcze się chciałam dopisać. Ja tu chciałem odnośnie małej ilości głosów popierających tę propozycję wspólnoty. Więc ja tu mam takie zestawienie. Wspólnota mieszkaniowa, 28 lokali prywatnych, popiera 16 osób. To jest na dzień 23 września, dlatego że nie wszyscy właściciele byli obecni w mieszkaniach. Są mieszkaniarze wynajęte, którzy nie, wynajmujący nie mają prawa głosować, a są też mieszkania, których właściciele mieszkają poza Krakowem i nie wiedzą nawet co się dzieje. Ale jest większość, na 28 powtórzę, jest 16, jest większość i gmina, która jest właścicielem lokali komunalnych, przybiera się do uchwały, która jest większością głosów podjęta przez właścicieli. Podobnie w bloku numer 16 na 42 ale osoby. Panie radny, ja rozumiem, że to jest podobna sytuacja analogiczna. Jest większość. Także w każdej wspólnocie jest większość i możemy to liczyć na poparcie gminy, że dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zamykam listę mówców. Pani Jaszczęcka i pani Frankiewicz ostatni. Ja chciałam powiedzieć jedno, że jakąkolwiek bym miał propozycję pan Czesiu Rosiek, do którego mam duże szacunek, to bym głosowała za. Tylko na przykładzie teatralnego, jak państwo wiecie, gdzie zgodziły się wspólnoty mieszkaniowe na parking ogólnodostępny dla ZUS-u i ZUS wybudował, bo nie mieliśmy pieniążków na wybudowanie. I w Interii stało się to samo i po dwóch latach Interia i ZUS zamknęły swoje parkingi, a my nie mamy gdzie stanąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Kasiewicz, jako ostatni głos dyskusji. Ja mam takie pytanie do pana, pewnie to na ten temat rozmawialiście. Jakie są koszty dzierżawy takiego terenu? Drugie pytanie, kto będzie za to płacił i pewnie będzie płaciła wspólnota z... A kto? Dobrze, i teraz tak, i ponieważ nie ma większości przy głosowaniu nad tą uchwałą wspólnoty, w związku z tym rozumiem, że na 40, 16 na 40, to te 16, czyli ta pozostała grupa albo była nieobecna, albo się nie zgodziła, czyli jeżeli wspólnoty, koszty ponosi wspólnota, wobec tego wszyscy mieszkańcy bloku będą ponosić. No to proszę, bo pytania się wiążą. Panie przewodniczący, pan pozwala. Pierwsza, ile ma kosztować dzierżawa? Że jest taki właśnie kwotowo rozrzut od 4 zł 50 do 10 zł. Za metr kwadratowy. Za metr kwadratowy miesięczny. Miesięcznie, dobra. Miesięcznie. I teraz kto będzie za to płacił? To będą płacić mieszkańcy, którzy mają samochody. Myśmy tutaj zrobili wcześniej taką listę mieszkańców, którzy wyrazili zgodę, że my się z własnych środków wybudujemy. Utwarcimy, nie wybudujemy.
tu tracimy właśnie ten plac postojowy i na czas dzierżawy oczywiście będziemy mieli zapewnione, że tam będzie miał tych 8. Czyli rozumiem, że 16, zakładając jeden blok, w którym jest 16 na 40, 16, bo tak można przyjąć, prawda? 16 właścicieli wybuduje, wydzierżawi tą działkę, utwardzi teren i będzie te 16 osób mogło sobie na tym parkować. To nie jest, bo tu jest większy stan. Nie, bo tam było, powiedzmy, to nieważne, czy 16 jest domów. Jest większość. Czyli 24 lokali. 28 lokali. Popiera 16. 42 lokale popiera 28. Nieważne ilości, ważne, że. Szanowni Państwo, zamykam tą dyskusję w tym momencie. Ja pozwolę sobie tutaj wyjaśnić sprawy, które były przedstawiane. Zaczniemy od bloku nr 16. Jesteśmy w posiadaniu takiego pisma Anatol Pacia, osiedle spółdzielcze 16/12, który w imieniu mieszkańców zebrał podpisy, którzy wyrażają zgodę na to, aby te miejsca postojowe przy bloku 1, 2 i 3 były, ponieważ mieszkańcy z bloku nr 16 także korzystają z tych miejsc postojowych. Jak Państwo przeglądniecie, jest tutaj 42 miejsca na podpisy. I podpisów, proszę Państwa, brakujący jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście brakujących tylko. Reszta jest za z 42. Mamy, proszę Państwa, uchwałę bloku numer 2, czyli tego, o którym rozmawialiśmy. I ta uchwała jest przyjęta większością głosów. W budynku mieszka, proszę Państwa, w budynku jest 49 mieszkań, w tym 41 jest wykupionych, a 8 jest niewykupionych, które stanowią własność gminy miejskiej Kraków. Głosowało w tej uchwale 23 osoby. Biorąc pod uwagę ustawę o własności, każda uchwała podjęta większością jest wiążąca dla wspólnoty. Biorąc drugą uchwałę, to jest uchwała bloku numer 3 spółdzielcze. 85% to jest własność prywatna, 14% to jest gmina. I proszę Państwa, nie głosowało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9 osób na, proszę Państwa, 42 osoby. Biorąc pod uwagę kolejną, 28 do 20, gdzie 58 to są prywatni, a 20 to są gminni. I tu, proszę Państwa, nie głosowało raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 osób. Każda z tych uchwał jest podjęta prawomocnie i jest wiążąca, jeżeli chodzi o wspólnoty. To kwestia wyjaśnienia do dyskusji, które tutaj się pojawiały odnośnie uchwał, czy one są prawomocne, czy nie są prawomocne. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwały. Druk numer 8, projekt zarządu. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, stwierdzam, że uchwała przeszła. Przechodzimy do druku numer 9. W sprawie opinii